Jesteśmy troszeczkę pod słońce na ulicy Dobrej, no ale cóż, proszę Państwa, my dzisiaj rozprawiamy na temat w ogóle kliki. Kiedy to było? W sobotę, w niedzielę włączam radio i Maryja, i 24, a tam Kaczyński krzyczy, to znaczy taki wykład był. Koniec z klikami! Koniec z klikami! To mi się przypomniały dyskusje jeszcze na temat Wrocławia, że we Wrocławiu ma być, ale to nie wiadomo, ma być, prawdopodobnie ma być nowa pani prezydent, która ma stoczyć bój z tymi klikami, usunąć wszystkie te kliki. Jakie kliki? No bo mówią, że Wrocław jest tematecznikiem Schetyny, czyli PO, czyli że PO mieszało tam, bardzo mieszało. I teraz nowa pani prezydent ma za zadanie usunąć te kliki, ale ponieważ to związane z PO, to nie wiem, czy to będzie takie łatwe. Tutaj też taki bezdomny siedział, proszę Państwa, i się wyłożył na słońcu. Nie wiem, czy ktoś go wywalił, ale on poszedł gdzieś na razie, musi coś zjeść, wypić i na słońcu jak żmija, ale to nie my, tak taką podpuchę dajemy, proszę Państwa, bo bezdomni to byli właśnie wieczorem wczoraj w parku Skaryszewskim, bo taki chłopak na rowerze przyjechał i mówi, słuchaj, że złodzieje, że krzyczą, ja mówię, właśnie ktoś tam przez drzewa, krzaki, trawy przebija, że ktoś krzyczy, bo myśmy myślały, że to telefon włączył się sam w naszym plecaku i tak nasłuchuje, kto to gada, co to gra. A to ci właśnie w parku Skaryszewskim, który jest pomiędzy polskim wedlem i Saską Kępą. Proszę Państwa, my dzisiaj nie będziemy o parku Skaryszewskim mówić, nie będziemy też o Wrocławiu mówić, chociaż nawiązujemy do Wrocławia, ale będziemy mówić na temat klik.